wino. W Europie poza Hiszpanią panuje pokój, ale Francja przygotowuje się do wojny. Do pułków wciela się rekruta, korpusy podążają na miejsce koncentracji. Cesarz Napoleon I ogłasza, że pragnie pokoju. W roku 1811 jego władza sięga od Morza Śródziemnego po Niemen. Cesarz liczy na wsparcie Rosji w konfrontacji z Anglią. Pobiwszy cara Aleksandra pod Frydlandem w Prusach, w roku 1811 zawarł z nim pokój i przymierze w Tylży. Car jednak lęka się ambicji Napoleona i za nic, mając system blokady kontynentalnej, nie wzbrania angielskim statkom dostępu do swych portów. W oczach Napoleona to czyni go wrogiem Francji. Armand de Caulaincourt przez 4 lata pełnił misję ambasadora w Petersburgu. Doskonale zna Rosję. Podobno tęsknią za tobą w Petersburgu. Wydali pożegnalny bankiet. Przyszedłeś na stronę Rosjan, Caulaincourt? Pozwolę sobie przypomnieć, ekscelencjo, że od 2 lat zabiegałem o powrót do Paryża. Mam nadzieję, że dobrze poznałeś swojego przyjaciela Aleksandra. Czemu nie zamknie portów dla Anglików? To jeszcze nie jest powód. Przed 4 laty, kiedy podpisywaliśmy pokój w Tylży, powiedział mi: nienawidzę Anglików równie szczerze jak pan. Odrzekłem: zawrzyjmy więc pokój. Ale on nie dotrzymał słowa. Ale to my uderzyliśmy na Niemcy, my wspieramy Polaków i my ściągamy wojska na granicę w czas pokoju. Caulaincourt był dawniej adiutantem Napoleona. Uwielbienie dla cesarza nie zaślepia go jednak. Przejrzał już ryzykowną grę swego władcy i lęka się o los Francji. Nic nie uzasadnia kampanii tak daleko od Paryża. Zbyt wielu już poległo na polach bitew. Nie znasz się na rzeczy, Caulaincourt. Rosja jest wielka, jej klimat surowy. Wciągną nas w głąb kraju, wyniszczą nasze wojska długimi marszami. Będą się uchylać od walki i poczekają na zimę. Straciłeś wiarę w mój geniusz? Nie martw się. Zapewniam, że wojna z Rosją jest potrzebna. Padło nareszcie słowo wojna. W ciągu najbliższych miesięcy Napoleon przeprowadzi koncentrację wojsk z całej Europy na granicy Imperium Rosyjskiego. Aleksander I rozumie, że konfrontacja jest nieunikniona. Waha się w wyborze strategii. Czy powinien stawić czoło Francuzom, czy może wycofać się ku Moskwie? W obawie przed szpiegostwem car dzieli się przemyśleniami tylko z najszczuplejszym gronem dowódców. Napoleon nie usłuchał przestróg. Jak zauważył Caulaincourt, podążał niezmordowanie ku własnej zgubie. Pierwszy dzień kampanii. Wielka armia liczy 500 000 ludzi. Są wśród nich Francuzi, Włosi, Niemcy, Polacy, Portugalczycy i Hiszpanie. Łącznie 20 narodów. Pierwsze cesarstwo maszeruje ku swemu przeznaczeniu. Napoleon pragnie błyskawicznej kampanii. Demonstracja siły powinna przywołać cara do porządku. Cesarz snuje marzenia o zjednoczeniu ludów Europy. Obiecuje żołnierzom rychły powrót do domu, ale za Niemnem wielka armia wkracza w nieznane. Grand Armée była największą armią w dotychczasowej historii Europy. Towarzyszyła jej rzesza cywilów. Niektórzy oficerowie, a nawet podoficerowie, zabrali ze sobą żony, dzieci i kochanki. Tabory ciągnęły się milami.
Część żołnierzy towarzyszyła Bonapartemu od czasów wyprawy do Egiptu. Elitę armii stanowiła stara gwardia, darząca go miłością i zaufaniem. Uważali go za geniusza. Napoleon jest zadowolony ze wstępu kampanii. Jego list do cesarzowej Marii Luizy emanuje optymizmem, a nawet lekkim znudzeniem. Droga przyjaciółko, nie wydarzyło się nic szczególnego. Zdrowie mi dopisuje, ale upał daje się we znaki. Prawdziwą przeszkodą na drodze do wprowadzenia systemu napoleońskiego w Europie była Anglia. Cesarz musił rzucić Anglików na kolana. W tym kontekście należy interpretować układ tylżycki z 1807. Nie był to sojusz równoprawny. Rosja zobowiązała się wypowiedzieć wojnę Anglii i zaprzestać handlu z Anglikami. Car nie mógł jednak respektować tych zobowiązań, bo związki z Anglią były ważne dla rosyjskiej gospodarki. Wojna miała też wydźwięk ideologiczny. Było to starcie europejskiej cywilizacji z azjatyckim barbarzyństwem, reprezentowanym przez Rosjan. Z punktu widzenia Rosjan, Napoleon był po prostu najeźdźcą. Napoleon dążył do szybkiego zwycięstwa. Liczył, że za niespełna 2 miesiące podyktuje carowi warunki pokoju. Nie zamierzał niszczyć Imperium Rosyjskiego, ani obalać carskiego tronu. Dziś nazwalibyśmy to wojną ograniczoną. Wrogiem Aleksandra jest sam Napoleon, ale w żadnym razie nie Francja, której kulturę car podziwia. Językiem francuskim posługuje się równie chętnie jak rosyjskim. Wasza wysokość, wielka armia przekroczyła dziś rano Niemen. Bez wypowiedzenia wojny? 2 dni temu francuski ambasador przesłał notę, że jego misja dobiega końca. 2 dni. Dlaczego mi nie powiedziano? Nie spodziewaliśmy się. To było wypowiedzenie wojny. Jesteśmy gotowi do walki. Nie sądzę, panie generale. Korsykanin pragnie krótkiej wojny, uwieńczonej jedną z tych zwycięskich bitew, na których oparł swoją karierę. Marzy o nowym Austerlitz. Nie wyświadczymy mu tej przysługi. Uchylać się od walki? To niegodziwe. Oddajmy teren, żeby zyskać na czasie. Aleksander I miał skomplikowaną osobowość. Ten cyniczny i bezwzględny polityk był zarazem wrażliwy i delikatny. Któż by nie miał kompleksu niższości w stosunku do Napoleona jako dowódcy? Kiedy w roku 1805 car próbował osobiście dowodzić armią, skończyło się to katastrofą pod Austerlitz. Aleksander nie miał więc złudzeń co do swoich zdolności wojskowych. Jako pierwszy car w dziejach nie zamierzał osobiście stać na czele wojsk, kiedy wielka armia wkroczy do Rosji. W czasie kampanii uwieńczonej zwycięstwem pod Austerlitz, Napoleon zmylił przeciwników co do liczebności swojej armii. Rosjanie i Austriacy zostawili na pobojowisku 16 tysięcy poległych. To zapoczątkowało serię wielkich zwycięstw. 7 lat później wielka armia wkracza do Rosji. Francuscy agenci rozwieszają po wsiach manifesty. Chcą zachwiać lojalnością chłopów. Cesarz Napoleon nie jest waszym wrogiem. Przyłączajcie się do niego, a wy walczycie wolność i lepsze życie. Жизнь лучшая. 30 milionów rosyjskich chłopów żyje w poddaństwie.
każdy przejaw oporu jest okrutnie karany. Zapewne więc śnią o wolności. Budziec. Starczy. Napoleon może więc zdobyć ich serca obietnicą zniesienia poddaństwa. Mimo ucisku chłopi są szczerze przywiązani do mateczki Rosji. To ich świat, a Francuzi są obcy. Na tym etapie kampanii żaden z monarchów nie potrafi przewidzieć, jak zachowają się masy chłopskie. Rosja pozostaje zagadką dla najeźdźców i dla obrońców. Rosja nie zaznała najeźdźca od 300 lat. Inwazja Napoleona ożywiła wspomnienia najazdów mongolskich z zamierzchłej przeszłości. Z tataro-mongolskim naszestwem w dalekie времена, które znali, może być, ich dziedy. Pamfił Nazarow ma 20 lat. Car potrzebuje rekruta do walki z antychrystem Napoleonem. Wioskowa wspólnota wybrała Pamfiła, bo jest młody i nieżonaty. Pobór pańszczyźnianych odbywa się za przyzwoleniem ich panów. To ich wkład w obronę ojczyzny. Dlaczego ja? Dlaczego muszę iść? Niech Bóg ma cię w swojej opiece, Pamfił. Będę się codziennie za ciebie modliła. Nagrodą za 25-letnią służbę była wolność osobista dla tych, którym udało się przeżyć. Pamfiła Nazarowa czeka surowa lekcja żołnierskiego rzemiosła. Przyjdzie mu stanąć naprzeciw Grande Armée. Chłopi wybierani do wojska nie mogli żywić nadziei, że kiedykolwiek zobaczą swych bliskich. Ich życie było bardzo trudne. Ich rodziną stawał się pułk, w którym służyli. Przywiązanie do pułkowej braci, do towarzyszy broni było główną motywacją do walki. Szlachta rosyjska bała się, że Napoleon zniesie w Rosji poddaństwo. To zachwiałoby ładem społecznym. Wielka armia zbliża się do Wilna. Nieprzyjaciel uchyla się od walki. Korpus Gwardii Cesarskiej spostrzega z oddali rosyjską kolumnę. Dochodzi do pierwszej potyczki. Obie strony biją się za jadle. To daje im krwawy przedsmak wielkich bitew, które ich czekają. Francuzi łatwo odpychają przeciwnika. Napoleon umacnia się w przekonaniu, że car rychło się podda. Sierżant Adrien François Bourgogne jest grenadierem gwardii i weteranem niejednej kampanii. Dla niego długie marsze to nie pierwszyzna. Sierżancie? Duval. Przyjacielu. Ocaliłeś skórę. Jesteś ranny? Draśnięcie. Przyprowadziłem namiastkę domu. Zdobyliśmy furgon rosyjskiego generała. Łupy trafiły do wozu Florencji. Jest naszą kucharką. Towarzyszy nam od czasów Hiszpanii. Wziąłem ją pod swoje skrzydła, ale mam najuczciwsze zamiary. Nie wierz plotkom.
Zjedźcie choć trochę. Musicie być silni, żeby pobić Rosjan. Bo powiem cesarzowi. W tym samym pułku Burgoń spotyka 12 mężczyzn ze swojej rodzinnej miejscowości, Condé-sur-Lescaut. Co z nim? Nie wytrzymał ognia armatniego. Kiedy odezwała się artyleria, podał tyły. Wrócił dopiero po bitwie. Wino rosyjskiego generała. Nie możesz odmówić. Nie martw się, zmężniejesz. Człowiek uczy się walczyć z bólem i ze strachem. A ty się bałeś? Każdy się boi. Dwa razy byłem ranny. Wiem, jak to jest. Wylosowali cię, oderwali od rodziny. Forsowne marsze, bezsenne noce przed bitwą. Gdybyśmy nie byli biedakami, rodzina wykupiłaby dla mnie zastępcę. Niektórzy służą za pieniądze, a ja nawet nie powąchałem żołdu. Spójrz na te podeszwy. Mają wytrzymać 3 lata. Co my robimy w tym kraju? O co się bijemy? Sierżant Burgoń jest zawodowym żołnierzem. Ślepo wierzy Napoleonowi. Weź się w garść, żołnierzu. Gdyby wiedział, że 11 jego krajanów nie przeżyje tej kampanii. Wielka armia wkracza do Wilna, dawnej stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Przed rozbiorami miasto należało do Rzeczpospolitej. Moskale oddadzą je bez walki. Powód do radości dla mieszkańców i dla dziesiątków tysięcy polskich żołnierzy Wielkiej Armii. Polacy, a zwłaszcza polska szlachta, powitali Napoleona w Wilnie jak wyzwoliciela. Liczyli na to, że cesarz wskrzesi państwo polskie. Aleksander był tu przed 2 godzinami. Oddał miasto bez walki. Ostrzegałem pana, sir. Będą przeciągać kampanię, unikając walnej bitwy. Czas jest po ich stronie. Tchórz. Zhańbił się w oczach dzielnych Polaków. Generał Bałachow, poseł od cara. Od czasu Piotra Wielkiego nikt nie najechał waszej ziemi. Pozwalacie mi podbić całą prowincję. Nie wstyd wam, panie generale? Zapewniam ekscelencję, że Rosjanie będą walczyć jak lwy. Mój cesarz żąda wycofania waszych wojsk. Mój braciszek Aleksander jest nowicjuszem w wojennym rzemiośle. Czemu postanowił objąć dowództwo? Zaskoczy waszą ekscelencję prośbą o pokój przed upływem 2 miesięcy. Popasamy tu przez 2 dni. Zgromadzimy prowiant. Opatrzymy zakłady dla chorych i rannych. Trzeba wybrać władze litewskie z miejscowej szlachty. Ogłosimy rząd tymczasowy. Damy im autonomię. Niewielu się nabierze. Ten rząd będzie chodził na francuskim pasku. Nie pytałem o zdanie Kulenkur. Wasza wysokość da Litwie niepodległość. Ogłosimy wskrzeszenie Polski. Nie narażę na szwank przymierza z Austrią. Polacy muszą poczekać. Apele do ich patriotyzmu nie znajdą więc posłuchu. Część ziem polskich jest we władaniu Austriaków. Napoleon nie może drażnić Austrii, dopóki nie pokona Rosji. Odwrót Rosjan nie dokonał się spontanicznie pod naciskiem Wielkiej Armii. To była przemyślana strategia, uzgodniona jeszcze przed wtargnięciem Francuzów. Wycofując się, armia rosyjska przedsiębrała wszelkie środki, by spowolnić marsz najeźdźców. Stosowała taktykę spalonej ziemi. Niszczyła zapasy żywności i paszy. Wielka armia opuszcza Wilno i rusza w pogoń za nieuchwytnymi Rosjanami. Marsze dzienne wynoszą od 20 do 40 kilometrów. Ulewne deszcze sprawiają, że błoto lepi się do butów.
Rosjanie palą składy, więc brakuje paszy dla koni. Kawaleria karmi wierzchowce słomą z wiejskich strzech, ale przez to zwierzęta chorują i padają. Sucharów też jest za mało. Dyzenteria i nieleczone rany dają się we znaki. Rośnie liczba maruderów i dezerterów. Od pierwszych tygodni kampanii sprawy przybrały zły obrót. Przesadą byłoby twierdzić, że wojsko cierpiało głód, ale pojawiły się problemy z zaopatrzeniem. Dziesiątki tysięcy maruderów trudniło się kradzieżą albo pasożytowało na wojsku, nie wnosząc nic do jego wartości bojowej. Napoleon łaknie bitwy, bo wie, że armia nabrałaby przy tym spoistości. Pod Witebskiem Bonaparte ogląda z dala światełka. To ogniska rosyjskiego obozu. Na to czekali. Wróg w zasięgu ręki. Napoleon może dopiąć swego. Jutro stoczy wymarzoną bitwę. Jedno zwycięstwo na miarę Austerlitz i wojna będzie skończona. Sierżant Burgoń i jego ludzie szykują się do bitwy. Czyszczą karabiny. Drą koszulę na szarpie, bo na polu bitwy ranni muszą sami przewiązywać swoje rany. Niektórzy żołnierze spisują testamenty, marząc zarazem, by ujrzeć raz jeszcze żony i dzieci. Są i tacy, którzy śpiewają albo śpią w najlepsze. Kampania już kosztowała Napoleona tyle, co dwie przegrane bitwy. Tak wielkie są straty w ludziach, koniach i sprzęcie wojskowym. Tym mocniej cesarz pragnie zwycięstwa. Ekscelencjo, proszę się pośpieszyć. Już idę, Clincourt. Panowie? Napoleon pojął, że znowu go okpili. Nie będzie bitwy. Rosjanie rozpłynęli się bez śladu. Wielka armia dokonuje strategicznego manewru na Smoleńsk. Rosyjskie lato jest skwarne, pragnienie daje się we znaki. Niektóre bataliony gaszą je piwem, bo brakuje wody. Nie przerywają jednak marszu. Mimo trudności w pierwszej fazie kampanii, Napoleon realizował swoją strategię. Próbował zmusić przeciwnika do walnej bitwy. I prawie mu się udało, bo dzięki zręcznemu manewrowi dopadł Rosjan u wrót Smoleńska. Artyleria przemówiła o 6 rano. Wbrew nadziejom Napoleona nie są to główne siły cara. 20 tysięcy rosyjskich żołnierzy ma za wszelką cenę bronić Smoleńska. Drewnianą zabudowę miasta ogarniają pożary. Mężczyźni, kobiety i dzieci giną w płomieniach albo duszą się dymem. Wielka armia bierze miasto szturmem. Napoleon zdobył Smoleńsk. Ale dzięki poświęceniu obrońców miasta główne siły rosyjskie zdołają się wymknąć w stronę Moskwy. Niektórzy porównują tragedię Smoleńska z zagładą Pompejów. Rzekłbyś, że to wybuch Wezuwiusza. Jak pan znajduje ten widok, panie koniuszy? Straszny, sir. Przypomnę rzymskie przysłowie. Trup wroga pachnie fiołkami. Za pozwoleniem, ekscelencji. Wolałbym się wycofać.
Rosjanie podpalili miasto, żeby osłonić ucieczkę swojej armii. Wystarczyłoby, żeby twój przyjaciel Aleksander choć raz spotkał się ze mną w polu. Podpisalibyśmy pokój jak dwaj pojedynkowicze pogodzeni na obitej ziemi. Wojna to polityka, Kulenkur. Pokoju nie będzie, dopóki stoimy po tej stronie Renu. Kulenkur współczuje przyjacielowi, batów, jakie musi ode mnie znosić. Nie przyjaźnię się z carem, jestem lepszym Francuzem niż niejeden pochlebca i potakiwacz. Wolnego, mówisz do cesarza. Jestem dumny, że robiłem, co mogłem, by uniknąć tej wojny. Sir, proszę mnie wysłać do Hiszpanii. Nie bierz sobie tego do serca. Wystarczy, że Aleksander opowie się przeciw Anglii i wojna się skończy. A tymczasem, jeśli nie chce, żebym się koronował na Kremlu, to niech mnie zatrzyma. Kulenkur pisał. Napoleon wierzył w bitwę, bo jej pragnął i wiązał z nią duże nadzieje. Był przekonany, że Aleksander poprosi o pokój. Uznałem, że pozostaje mi tylko liczyć na jego geniusz wojenny. W Smoleńsku doszło do tragedii. Piękne miasto doszczętnie spłonęło. Rosjanie po raz kolejny zastosowali taktykę spalonej ziemi. Smoleńsk stał się punktem zwrotnym tej wojny, a to za sprawą ogromnej liczby ofiar wśród cywilów. Utrata Smoleńska zmieniła charakter konfliktu. Zaczęła się wojna ojczyźniana. W Smoleńsku Napoleon ustanowił Radę Miejską złożoną z rosyjskich poddanych, ale podległą Francuzom i przez nich opłacaną. Nałożył na ludność kontrybucje w żywności, inwentarzu żywym i w paszy. Francuskie zdzierstwa wzbudzały powszechną nienawiść. Rosjanie dziwili się, że Aleksander nie broni kraju przed najeźdźcą. To wywołało kryzys zaufania do władzy carskiej. Nie ominął on nawet kwatery głównej. Z listu generała Bagrationa do jego przyjaciela Jermołowa. Wstydzę się nosić ten mundur. Rozproszył nas jak pionki. Pozostaje nam tylko patrzeć w osłupieniu na gehennę ojczyzny. Mierzi mnie to i doprowadza do szału. Chyba zamienię dystynkcję na chłopską sukmanę. Wycofujący się Rosjanie zwątpili już we własne męstwo. Morale wojska upada. Wasza wysokość, w naszej armii jest ponad 1000 niemieckich oficerów. Cudzoziemcy nie budzą zaufania, kiedy trzeba się cofać. Dlatego was zebrałem. Zamierzam wyznaczyć głównodowodzącego, który przywróci jedność armii i ludu. Od tej nominacji zależą losy wojny. Proponuję generała Kutuzowa. Aleksander nie lubił Kutuzowa, bo sam jego widok przypominał mu o upokorzeniu pod Austerlitz. Car nie posłuchał wtedy rady generała i poniósł klęskę. Kutuzow miał słabość do uciech stołu i łoża. Generałowie donosili na niego do Aleksandra, że trzyma na kwaterach dziewczęta przebrane za kozaków, które miały zagrzewać mu pościel. Aleksander był skromnym człowiekiem. Bardzo się różnił od Kutuzowa. Wojnę ojczyźnianą musi poprowadzić rdzenny Rosjanin. Może generał Turmasow? Kutuzow jest najstarszy. Najlepsi nasi generałowie, Bagration i Bennigsen, chętnie pójdą pod jego rozkazy. Przegrał pod Austerlitz, ale nie ujmuje mu to powszechnej sympatii. Wybrano go jednomyślnie dowódcą pospolitego ruszenia w Petersburgu i Moskwie. Jest lubiany i bardzo odważny. Generał Barclay de Tolly zostanie dowódcą pierwszej armii.
generał Bagration drugiej armii. Ale... Kutuzow będzie wodzem naczelnym. Korsykanin mną gardzi. Po Austerlitz mam niezamarnego dowódcę. Ale to w jego armii nastąpił pełen upadek ducha bojowego i rozkład dyscypliny. Musimy to wykorzystać. Nominacja Kutuzowa ożywiła patriotyczny duch w szeregach armii. Towarzysze, zwracał się do żołnierzy, spełnijcie swój obowiązek. Pomnij na zgliszcza waszych miast, na płacz waszych dzieci. Pamiętajcie o waszym cesarzu Aleksandrze, który w was upatruje wykonawców swojej woli. Armia cara reorganizuje się, a Napoleon żąda od swoich wojsk coraz większych poświęceń. Odmawia im chwili wytchnienia. Żołnierze krztuszą się odniesionego gorącym wiatrem pyłu. Konie padają z wyczerpania. Tyfus dziesiątkuje szeregi, a rosyjska propaganda podkopuje morale. Francuscy żołnierze, zmuszono was do napaści na nasz kraj. Wmawiają wam, że walczycie o pokój. Nie wierzcie w kłamstwa obłudników. Walczycie z powodu chorobliwej ambicji wodza, który nie chce pokoju i który nie oszczędza żołnierskiej krwi. Wracajcie do domu, póki nie jest za późno. Ulotki mają osłabić ducha wielkiej armii przed spodziewaną bitwą. W ciągu 2 miesięcy kampanii wielka armia bardzo się skurczyła. Z szeregów wykruszyli się chorzy i ranni. Trzeba było też obsadzić garnizonami Wilno i Smoleńsk. Jednak piechota i kawaleria Napoleona niezmordowanie ścigają uchodzących Rosjan. Kulenkur utwierdza się w przekonaniu o bezsensie tej kampanii. Wyniszczymy się do cna, zdobywając jedynie teren. Jednak dzięki zdobyczom terenowym armia stanęła o 3 dni marszu od Moskwy. Kutuzow musi się ugiąć pod naciskiem opinii publicznej. Pod Borodino, 120 km od Moskwy, zastąpi drogę najeźdźcom. Pagórkowaty, zalesiony teren spowalnia marsz wielkiej armii. Kutuzow może więc spokojnie przygotować obronę na linii rzeczki Kołoczy. Rosjanie sypią tu 4 reduty. Pierwsza i największa jest reduta Rajewskiego. Potem idą 2 mniejsze strzałki Bagrationa i wysunięta reduta Szewardino, która miała spowolnić marsz Napoleona. Redutą nazywamy wał ziemny z posadowionymi na nim stanowiskami armat. Od czoła broni reduty piechota ukryta w okopie. Za linią redut stoi główna masa armii rosyjskiej. Kutuzow przyjął ugrupowanie defensywne. Zdał się na osłonę rzeczki i redut. Najpierw weźmiemy redutę Szewardino i wioskę Borodino, a potem przegrupuje wojska do decydującego natarcia. Zgrupowanie północne ma chronić nasze skrzydło przed obejściem. Oto moje dyspozycje, panowie. ~140 000 żołnierzy Wielkiej Armii przeciwko 110 000 Rosjan. 214 batalionów piechoty przeciwko 180 batalionom. 317 szwadronów kawalerii przeciwko 20 pułkom kozaków. 587 dział przeciwko 624. Odgłos dział budzi entuzjazm i ulgę we francuskich szeregach. Tym razem Rosjanie się nie wymkną. Armie toczą bój o kluczowe pozycje. O wioskę Borodino na trakcie moskiewskim i o redutę Szewardino, stanowiącą falochron rosyjskiej linii obronnej.
ciągu niespełna godziny 10 tysięcy ludzi ginie lub odnosi rany. A to tylko krwawe preludium walnego boju. Ranni nie proszą o pardon, nie poddają się. Wolą umrzeć tam, gdzie walczyli. Ale samo męstwo to za mało. Za cenę ciężkich strat Francuzi zdobywają wysuniętą redutę Shevardino. Pierwszy etap napoleońskiego planu bitwy zakończył się sukcesem. Obie armie liżą rany. Rosjanie wzmacniają linię obrony, zwłaszcza reduty Rajewskiego i Bagrationa. Kutuzow zarządził solenną procesję z ikoną Matki Boskiej Smoleńskiej. Pamfił Nazarow modli się o Bożą opiekę, ale jego myśli biegną ku rodzinie. Gotuje się do śmierci za Boga, cara i matuszkę Rosję. Daj mi możliwość, zachrani nas. Poeta Glinka napisze: nigdy jeszcze Rosjanie nie modlili się tak żarliwie. W tych godzinach nasze serca i dusze prowadziły tajemne rozmowy ze Stwórcą. Nieprzyjaciel powierza się opatrzności, a w obozie Grand Armée nie gaśnie wiara w Napoleona. Wiarusy niecierpliwie wyglądają poranka. Cesarz źle spał tej nocy. Caulaincourt, dziękuję. Położył się o 3 nad ranem, zdjęty obawą, że Rosjanie mogą znowu się wymknąć. Opuściwszy namiot, odzyskuje pewność siebie. Świt przypomina mu słońce Austerlitz. Poprzedniego dnia nakreślił plan bitwy. Zamierza rozbić południowe skrzydło wojsk rosyjskich. Trzeba będzie wziąć szturmem wielką redutę Rajewskiego. Gwardia cesarska pozostanie w odwodzie, czekając na decydujący moment. Żołnierze, oto bitwa, do której od dawna tęskniliśmy. Od was zależy jej wynik. Zwycięstwo zapewni wam obfitość zaopatrzenia, dobre kwatery i rychły powrót do domu. Bijcie się jak pod Austerlitz, aby wasze czyny przeszły do historii i aby kiedyś o was mówiono: ten był w tej wielkiej bitwie u wrót Moskwy. Zacięty bój trwa 10 godzin. Pod gradem pocisków zapomina się o strachu. Żołnierz ledwie zauważa, jak padają jego towarzysze. Rosjanie nazwą ten bój bitwą pod Borodino, a Francuzi bitwą nad rzeką Moskwą. Pozycje przechodzą z rąk do rąk. Drugi korpus kawalerii generała Montbruna gotuje się do szarży na redutę Rajewskiego. Montbrun prowadzi konny rekonesans pozycji wyjściowych. Zbłąkana kula armatnia ugodzi go w pierś. Napoleon zastąpi go Augustem de Caulaincourtem, bratem Armanda. Generał Bagration odniósł śmiertelną ranę, ale rosyjska piechota stara się odzyskać utracone pozycje. Uczestnicy boju będą opowiadać o piekle, płonącym niebie i o działach plujących śmiercią. Armand de Caulaincourt ma złe przeczucia. O 3 po południu jego brat prowadzi szarże 2 dywizji jazdy, wspieranych przez 2 bataliony piechoty na redutę Rajewskiego. Sam szarżuje w szyku 5. pułku kirasierów. Rosjanie podają tyły. Ranni błagają o cios łaski. Przeciwnik oddaje pole, ale armia carska nie została zniszczona. Bitwa była straszna.
Tam, gdzie jest zwycięzca, musi też być i pokonany. Niełatwo ocenić wynik bitwy pod Borodino. Zarówno Napoleon, jak i Kutuzow stawiali sobie pewne cele i żaden z nich ich nie osiągnął. Celem Napoleona było unicestwienie armii rosyjskiej. Celem Kutuzowa – niedopuszczenie Francuzów do Moskwy. Cóż znaczyło wygrać bitwę w tej epoce? Zwycięzca zostawał zwykle panem pola walki. Pod Borodino Rosjanie się wycofali, a Francuzi zdobyli teren. Napoleon wygrał więc bitwę nad rzeką Moskwą. Jednak w kontekście szerszej strategii starcie to wykrwawiło Wielką Armię, co można uznać za sukces Rosjan. Można więc powiedzieć, że Francuzi wygrali bitwę pod Borodino, ale Rosjanie jej nie przegrali. Za to prusowe zwycięstwo Napoleon zapłacił krwawą cenę. Gwardia cesarska nie wzięła udziału w bitwie. Sierżant Burgoni oglądał ją z bezpiecznej odległości, podczas gdy tak wielu jego rodaków przelewało krew. Napoleon zachował się ostrożnie, chyba zbyt ostrożnie. Nie użył gwardii, choć zapewne mogło to przynieść o wiele pełniejsze zwycięstwo. Ocaliłoby to życie wielu towarzyszy sierżanta Burgonia. Wielu żołnierzy i oficerów powróciłoby bezpiecznie do Francji. Armand de Caulaincourt nigdy nie zapomni tego strasznego dnia. Przed zwycięską szarżą na Wielką Redutę mój porywczy brat zakrzyknął: wygramy albo skończę z sobą. Czy zdążył nacieszyć się zwycięstwem? W jego osobie Francja straciła jednego z najlepszych oficerów, a ja kochanego brata. Miał 35 lat. Tego dnia wystrzelono 120 tysięcy pocisków armatnich i 300 tysięcy karabinowych. Rosjanie stracili 45 tysięcy ludzi, ponad 1/3 swojej armii. Napoleon stracił 28 tysięcy ludzi. Medycy nie nadążają z opatrywaniem rannych. Wielu z nich porzucono bez pomocy na pobojowisku. W Wielkiej Armii przypada jeden lekarz i jeden aptekarz na 600 żołnierzy. 45 chirurgów udziela pomocy rannym obu stron. Amputacja nogi zajmuje niespełna 4 minuty. 10 tysięcy ciężko rannych złożono w pobliskich wioskach, gdzie czekają na śmierć. Napoleon spodziewa się bitwy następnego dnia, ale Kutuzow ma inne plany. Dlaczego Kutuzow nie kontynuował walki, jak obiecał? Wieczorem wydał wszak rozkaz do kontrataku. Jednak w nocy zmienił zdanie. Nakazał odwrót. Najpewniej dopiero wtedy spłynęły do niego meldunki o stratach.
Rosyjska armia wykrwawiła się strasznie. Kutuzow długo naradzał się z generałami, rozważając wszystkie za i przeciw. W końcu uznał, że nie zdoła zatrzymać Napoleona, więc lepiej oszczędzać armię, dopóki nie wcieli się uzupełnień. Przed 3 miesiącami 420 tysięcy żołnierzy przekroczyło Niemen. Od tego czasu ubyło ich połowę. Przybyli tu z Francji, z Hiszpanii i z Włoch. Przemaszerowali przez Niemcy, Polskę i zachodnią Rosję. Liczą na zasłużony odpoczynek. Napoleon wierzy, że kiedy Grand Armée stanie u bram Moskwy, car Aleksander rozpocznie rokowania pokojowe. Sierżant Burgoń wspomina: po przejściu przez Wielki Las po raz pierwszy ujrzeliśmy Moskwę. W takich chwilach zapomina się o wszystkim. O niebezpieczeństwie, wyczerpaniu i o stracie towarzyszy broni. Liczy się tylko jedno – wejść do ziemi obiecanej. Napoleon spodziewał się, że wjedzie do Moskwy triumfalnie, jak do Wiednia i Berlina. Zastał jednak opuszczone miasto. Nikt nie wręczał mu kluczy do bram. Z 260 tysięcy Moskwian w mieście zostało tylko około 10 tysięcy najuboższej ludności. Napoleon ze świtą wprowadza się na Kreml. Generałowie zajmują pyszne pałace rosyjskich możnowładców. Gdzie są wasze dywizje? W całym mieście wybuchają pożary. To chyba sprawka Rosjan. Wątpię. Nawet ci barbarzyńcy nie są na tyle szaleni, żeby spalić Moskwę. A jednak zabrali wszystkie pompy gaśnicze, wyłapać podpalaczy i powywieszać. Początkowo myślano, że ogień zapruszyli pijani żołnierze, świętujący zdobycie Moskwy. Rozsyp proch. Wysadzimy to. Rychło okazało się, że to nie przypadek. W mieście grasują dziesiątki podpalaczy. Kim są? Kto im wydał taki rozkaz? Stać. Łapać ich. Jest tam kto? Sierżancie, znaleźliśmy skarb. Ostrożnie. Padnij. Kutuzow, nie mogąc wydać nowej bitwy, postanowił opuścić Moskwę. Gubernator miasta, hrabia Roztopczyn, nakazuje podpalać spichlerze, sklepy i pałace. Nic nie dostanie się najeźdźcom. Wszyscy cali? Tak jest. Sierżant Burgoń wspomina: kiedy nastąpił wybuch, myśleliśmy, że już po nas. Rosjanie nie przebierali w środkach, byleby nas zniszczyć. Jest pan ranny? To drobiazg. Gdzie my jesteśmy? Tu miała być nasza kwatera. Jesteś za brzydki i za bardzo śmierdzisz, żeby spać w pałacu. Proszę spojrzeć, sierżancie. Co z tym zrobimy? Zabierzemy to.
Uwaga! Strop się wali. Zmykamy stąd. Szybko. Wszędzie czai się niebezpieczeństwo. Wielka armia znalazła się w pułapce. Oślepiona płomieniami i dymem pożarów, nie traci nadziei na zwycięstwo. Napoleon. Marsz na Rosję. Część druga. Berezyna. W 1811 roku Napoleon zdominował Europę. Od Morza Śródziemnego po Niemen. Domagał się od Rosji, aby wsparła go w walce z Anglią. Jednak car Aleksander, nie bacząc na zawarte układy, pozwalał angielskim statkom zawijać do rosyjskich portów. W oczach Napoleona było to działanie wrogie wobec Francji. Bliski doradca cesarza, hrabia Coulincourt, na próżno starał się wyperswadować mu tę kampanię. Napoleon okazał się głuchy na jego argumenty. W czerwcu 1812 roku Le Grand Armée przekracza Niemen. Zamiarem Napoleona jest przeprowadzenie błyskawicznej kampanii. Unikając bitew, Aleksander wciąga wielką armię w głąb Rosji. Głównodowodzącym wojsk rosyjskich mianuje generała Kutuzowa. Letni skwar daje się we znaki maszerującym na Moskwę Francuzom. Rosjanie ogołocają kraj, stosując taktykę spalonej ziemi. Napoleon odniósł zwycięstwo w bitwie pod Borodino, niedaleko Morzejska, ale nie zdołał unicestwić armii Kutuzowa. La Grande Armée wkracza do opuszczonej przez mieszkańców Moskwy. Gubernator miasta, hrabia Roztopczyn, nie odda zapasów najeźdźcom. Wysyła podpalaczy. Rosjanie nie cofną się przed niczym, byleby zniszczyć wroga. Artyleria na miejscu, kawaleria też. Larry Boisier melduje, że stajnie płoną. Pożar może sięgnąć prochowni, 400 skrzyń prochu. Musimy uciekać z Kremla. Jestem pierwszym od 200 lat władcą, który zdobył tę twierdzę. Nie zamierzam uciekać. To nie odwrót. Trzeba ratować życie waszej wysokości. Pożar rozprzestrzenia się. Żywioł jest nieprzewidywalny, ale Napoleon zamierza pokazać carowi swoją determinację. Dzikusy palą własne miasto. Nie tak się powinno wojować. Pożar zniszczył rozległe obszary miasta. Spłonęło ponad 60% drewnianej zabudowy Moskwy. W ciągu 6 dni podsycane wiatrem płomienie strawiły bibliotekę uniwersytecką, pałace i teatry. Niezliczone drewniane domy, cerkwie, sklepy i magazyny obróciły się w zgliszcza. Hrabia Roztopczyn pisał do żony. Zanim otrzymasz ten list, Moskwa stanie się pokorzeliskiem. Wybacz mi. Roztopczyn niewątpliwie odpowiada za pożar Moskwy. Rozkazał swoim urzędnikom podkładać ogień w wielu miejscach. Zamierzał pozbawić wroga wygodnych kwater i przesłać mu wyraźny sygnał, że walka toczy się na śmierć i życie. Pożar Moskwy był ciężkim ciosem dla Aleksandra I. Car skarżył się później, że ten żywioł strawił moją duszę. Oddawszy Moskwę wrogowi, Aleksander stracił zaufanie poddanych, a sam przestał wierzyć swoim generałom. Szukał pocieszenia u ukochanej siostry, wielkiej księżnej Katarzyny Pawłownej. Aleksander? Pozwoliłeś temu Korsykaninowi panoszyć się w Moskwie? Kutuzow wmówił mi, że to my wygraliśmy pod Borodino. Kłamał. To nie twoja wina, braciszku.
Nie posłuchałbym samego Kutuzowa. Zdałem się na opinię Rady Wojennej. Mówią, żeś zhańbił kraj i wydał lud na poniewierkę. Potępiają cię poddani wszystkich stanów. Marny ze mnie władca. Uwierz w siebie. Mam złych doradców, złe sługi, a przeciw sobie całą Europę. Zamierzasz oddać imperium temu parweniuszowi? Potworowi, któremu omal nie oddałeś mojej ręki? Nie martw się. Nie będzie żadnych rokowań, dopóki choć jeden francuski żołnierz stoi na rosyjskiej ziemi. A gdyby naszej dynastii przyszło oddać władzę, to zapuszczę brodę i pójdę na Syberię jeść ziemniaki. Bo bardzo je lubię. Car próbował zrzucić winę za pożar na Francuzów, żeby ponownie zjednoczyć naród. Poddani moi, ludu guberni moskiewskiej, nieprzyjaciel rodu ludzkiego, skaranie boskie za nasze grzechy, pomiot czartowski. Francuz zajął Moskwę i sroży się nad nią ogniem i mieczem. Pożar Moskwy stał się katalizatorem rosyjskiego oporu. Wróg poważył się spalić historyczną stolicę Rosji. Dopóki Napoleon nie zniszczył armii rosyjskiej, dopóty Aleksander mógł kontynuować wojnę. Utrata Moskwy nie zmuszała go do zawierania pokoju. Co więcej, wiedział, że im dłużej Napoleon zabawi w mieście, tym trudniejsze stanie się jego położenie. Ulewny deszcz ugasił w końcu pożary. W sercu pogorzeliska Napoleon żyje złudzeniami. Liczy, że już wkrótce car będzie go błagał o pokój. Ujęci podpalacze setkami wędrują na szafot. Są wśród nich recydywiści, drobni mieszczanie i stójkowi. Większość nie przyznaje się do winy. Wojsko ma rozkaz zakuć bagnetami każdego, kto spróbuje ucieczki. Sierżant Burgoń wspomina. Zanim wkroczyliśmy do Moskwy, był ze mnie beztroski chwat. Wydawało mi się, że im więcej niebezpieczeństw i cierpień, tym większa cześć i chwała. Większość źródeł dotyczących zdobycia Moskwy opisuje sceny grabieży. Po wybuchu pożaru Napoleon spuścił wojsko ze smyczy. Nie sprzeciwiał się rabunkom. Żołnierze zgromadzili mnóstwo antyków, klejnotów i obrazów. Szukali mięsa, warzyw i napojów. Znamy mnóstwo opowieści o tym, jak wojsko włamywało się do piwniczek moskiewskiego mieszczaństwa. Masowe pijaństwo osłabiło gotowość bojową armii. Ósmy dzień w Moskwie i żadnych wieści od Aleksandra. Napoleon szuka kontaktu z przeciwnikiem. Kapitan Jakowlew, sir. Pan kapitan, pańska rodzina należy do najznamienitszych w mieście, a pan nie zdążył uciec. Wasza wysokość ma dobre informacje. Czy w zamian za list żelazny dla pana i pańskiej rodziny zgodzi się pan dostarczyć list ode mnie swemu monarsze? Nie mogę jednak ręczyć, że zostanie przeczytany. Proszę się postarać. Cesarz oferuje carowi honorową kapitulację. Bracie mój Aleksandrze, wiesz, że kocham pokój. Z najwyższą przykrością podjąłem tę kampanię. Tęsknię do żony i syna. Nie pragnę twojej krzywdy. Ale twoi doradcy mają na względzie tylko własną próżność. Jestem pewien, że kiedy usuniesz tę przeszkodę, nasza przyjaźń rozkwitnie na nowo.
Myśli, że manipulują mną doradcy. Ale to ja sam sprzeciwiam się pokojowi. Nie słyszałeś, że wydałem zakaz prowadzenia jakichkolwiek rokowań z Bonapartem? Wasza wysokość, jestem tylko posłańcem. Wtrącić go do twierdzy Pietropawłowskiej będzie skazany za zdradę. Zmusili mnie. Podpisanie traktatu pokojowego byłoby dla Aleksandra I samobójstwem. Prawdopodobnie zostałby odsunięty od władzy i zgładzony. Car dobrze o tym wiedział. Postawił sprawę jasno. Nie wolno prowadzić rokowań, ani nawet udzielać odpowiedzi francuskim emisariuszom w imieniu cara. Napoleon wierzył, że zajęcie starej stolicy oznaczało zwycięstwo w kampanii. Pozostało mu już tylko podpisać traktat pokojowy. Czekając na sygnał od cara, cesarz próbował kierować biegiem spraw we Francji. Postarał się też o to, żeby dać żołnierzom zajęcie. Kazał ponownie otworzyć Teatr Francuski w Moskwie, ale tylko dla żołnierzy pełniących służbę w stolicy. Większość miasta spłonęło, więc gro armii zakwaterowano na przedmieściach. Poza murami Francuzi byli narażeni na wojnę szarpaną prowadzoną przez partyzantów. Po stronie rosyjskiej walczyły nawet kobiety i dzieci. Przeciwnik pałał żądzą odwetu. Warto wspomnieć o brygadach lekkiej jazdy kozaków i huzarów. To były największe jednostki atakujące Francuzów na tym etapie wojny. Stan kozacki to wolne chłopstwo, zamieszkujące pograniczne obszary na wschodzie i południu i zobowiązane do służby wojskowej. Kozacy stosowali taktykę zapożyczoną od ludów stepowych. Szarpali skrzydła i straże tylne wrogiej armii. Przerywali szlaki zaopatrzeniowe. Atakowali za dnia i w nocy. Kozackie hordy wzbudzały zabobonny lęk w sercach przeciwników. Aleksander dotąd nie odpowiedział. Groteskowy upór. Pożałuję tego. Jedź z powrotem do Petersburga, Coulincourt. Zawrzyj pokój z Aleksandrem. On ciebie zna. Nie zechce mnie widzieć. Czas działa na jego korzyść. Idzie zima. Nie strasz mnie zimą. Jesień jest tu łagodniejsza niż Fontainebleau. Nie liczyłbym na to. Przyjdą mrozy, a w naszej obecnej kondycji nie zdołamy ich przetrzymać. Słucham cię. Musimy przygotować wojsko. Potrzebne są kożuchy, rękawice, futrzane czapki i buty. Mów dalej. Straciliśmy już wielu ludzi między Niemnem a rzeką Moskwą. Nie mamy podków zimowych. Co będzie z końmi? Co z artylerią? Co z rannymi i chorymi? Opuśćmy Moskwę, póki aura nam sprzyja. Oddać Moskwę znaczyłoby przyznać się do porażki. Rozumiem, że przykro ci spotykać się z Aleksandrem po spustoszeniu Rosji. Jedź więc do Kutuzowa. To na nic. Pośle więc Loristona. Jemu przypadnie w udziale zaszczyt zawarcia pokoju i ocalenia korony twojego przyjaciela Aleksandra. Żegnam cię. Nie ma już mowy o kapitulacji Rosjan. Śląc markiza de Loriston do Kutuzowa, Napoleon pragnie ocalić twarz i armię. Loriston był kiedyś ambasadorem w Petersburgu, podobnie jak Coulincourt. Mój cesarz gotów był potraktować Moskwę równie łaskawie jak Wiedeń i Berlin. Pańscy rodacy, paląc miasto, obrócili w niwecz dorobek stuleci. Przepraszam na chwileczkę, moje panie. To sprzeczne z obyczajem wojny. Nasi żołnierze nie są podpalaczami. Nasz lud widzi to inaczej. Rosjanom ta wojna przypomina najazdy tatarskie. Nie może pan porównywać cesarza z Dżingis Hanem. Racja, Dżingis Han nie zamieniał cerkwi w stajnie. Nasi wieśniacy przeraźliwie pastwią się nad jeńcami. Palą ich żywcem, nawlekają na pal. Czy regularne wojska dopuszczają się podobnych czynów? Nie, ale... Bo nad wieśniakami nie mam władzy. Nieoświecona tłuszcza. Urządźmy przynajmniej wymianę jeńców. Cesarz szczerze pragnie położyć kres sporowi między naszymi narodami.
Znajdźmy kompromis. Kompromis? Potomność by mnie potępiła. Wojna musi się skończyć. Zawrzyjmy rozejm. Nie wolno mi nawet wymawiać tego słowa. Aleksander trzykrotnie odmawiał rokowań. Postąpił słusznie. 19 października Napoleon rozpoczął odwrót. Napoleon nie był głupcem. Potrafił kalkulować. Znał się na logistyce. Wiedział, że jeśli zostanie w Moskwie na leżach zimowych, straci wszystkie konie. Obawiał się też, i to nie bez racji, o sytuację w Paryżu, kiedy on będzie odcięty przez 4 miesiące na krańcach Europy. W ostatnim liście z Kremla cesarz zarządza odwrót. Treść pisma świadczy o tym, że sytuacja go przerosła. Wkraczał do Moskwy u szczytu swej potęgi. Opuszcza ją całkiem wyczerpany. Zmierza ku nieubłaganej klęsce. Nigdy wcześniej nie dawał upustu emocjom, nawet w prywatnych listach do cesarzowej i syna. Moskwa rzuciła go na kolana. Wielka armia szykuje się do opuszczenia miasta. Przyłączyła się do nas pewna młoda osóbka, pochodząca, jak zapewniano, z jednego z najstarszych rodów moskiewskich. Wiedziona porywem serca, związała się z pewnym oficerem. Na swoje nieszczęście postanowiła mu towarzyszyć w odwrocie. Burgoń pisał dalej. Nieszczęsne tabory. Pstrokata kolumna pojazdów obciążonych rozmaitym łupem. Całe biblioteczki oprawnych tomów, obrazy starych mistrzów pozwijane w rulony. Każdy z obdartusów dźwiga jakąś zdobycz, a do tego wiele funtów cukru, sucharów i trunków na drogę. Za wojskiem ciągną kolumny taborowe wielkiej armii. Woźnice, kowale, piekarze, podkuwacze, kucharze, kobiety i dzieci. A każdy coś złupił w Moskwie. Oderwańcy i ciury będą mieszać szyki strażom tylnym, co bardzo się zemści w bitwie. Kutuzow przyjął prostą strategię. Ufał, że klimat wyniszczy przeciwnika. Wielka armia, nękana przez kozaków i lekką kawalerię, będzie się trzymać stałych traktów. Jej furażerowie nie zapuszczą się daleko w poszukiwaniu żywności. Francuzom zacznie grozić głód. Kutuzow zmusił Napoleona do odwrotu dawnym traktem smoleńskim, ogołoconym z furażu. Po wyjściu z Moskwy francuskie oddziały będą maszerować wśród niepogrzebanych trupów pod Borodino. Na morzajskim pobojowisku sierżanta Burgonia naszły wątpliwości. Na cóż się zdało to zwycięstwo? Wielka bitwa kosztowała życie tylu naszych towarzyszy. Pisał. Jak okiem sięgnąć, zaległy trupy wyciągające ku niebu zesztywniałe kończyny. Ulewa rozmyła płytkie mogiły. Żałosny to był widok. 52 dni po bitwie zmarli nie przypominali już istot ludzkich. Lekarz wielkiej armii Heinrich von Ross wspomina, na każdym popasie, gdzie tylko trzeba było zmienić rannym bandaże, zostawali nieszczęśnicy porzuceni przez nieczułe kuchty z taborów, przez kobiety obwieszone kradzioną biżuterią czy bezwzględnych towarzyszy broni. Widziałem, jak żebrzą o litość przy trakcie. Zgodnie z zapowiedzią Armanda de Caulaincourt, na początku listopada zaczęła się zima.
Temperatura spadła do minus 20 stopni Celsjusza. Konie Wielkiej Armii nie zostały podkute na zimę, więc ślizgały się i potykały na lodzie. Trzeba było odciążyć furgony, porzucając część łupu. Moskiewskie dni były już odległym wspomnieniem. La Grande Armée nie była przygotowana do zimy, bo Napoleon nie planował tak długiej kampanii. Badania dowodzą, że połączenie zmęczenia z wychłodzeniem i stresem zaburza metabolizm żołnierzy. Organizm wyczerpanego wojaka nie potrafi w pełni wykorzystać nawet marnych 500 kalorii dziennej racji. Nękające ataki Rosjan, surowy klimat i skąpe wydzielanie żywności przyczyniły się do wyniszczenia armii. Głód zbierał coraz obfitsze żniwo. Napoleon spodziewał się pobić rosyjską armię, nim upłyną 2 miesiące. Na tym założeniu oparł swoją strategię. Jednak kampania znacznie się wydłużyła. Ludzie zamarzają. Są tak głodni, że rozcinają końskie brzuchy, zbierają krew i gotują z niej polewkę. Rosjanie bezlitośnie mordują wygłodzonych nieprzyjaciół. Wielka armia się rozpada, a tymczasem w Paryżu zmienia się układ sił. 23 października nocą generał Mallet z grupą zwolenników wdziera się do prefektury miasta. Uprowadziwszy ministra Savary'ego, osadza go w więzieniu La Force. Mallet udaje się następnie do gmachu dowództwa na placu Vendôme, gdzie nie napotyka oporu. Rozpuszcza plotki, że cesarz poległ pod Moskwą. Chce utworzyć rząd tymczasowy i zakończyć wojnę. Paryż odwraca się od Napoleona. Na wieść o próbie zamachu stanu cesarz reaguje nerwowo. Muszę czym prędzej wracać do Paryża. Awantura trwała tylko kilka godzin, ale dowodzi, że nastroje są chwiejne. Zawsze znajdą się mądrzy, gotowi kontynuować dzieło głupców. Nie wolno panu wracać bez armii, sir. Chcieli bić w dzwony na żałobę po mnie. Nikt się nie kwapił ogłosić Marii Louise regentką, a mam przecież syna, następcę. Zapomnieli o nim, Coulincourt. Zapomnieli o królu Rzymu. Tymczasem trwa masakra niedobitków Wielkiej Armii. Ze 104 tysięcy żołnierzy, którzy wyszli z Moskwy, w połowie listopada zostało tylko 42 tysiące. Reszta umarła z głodu i wyczerpania, albo odłączyła się od sił głównych. Wielu oderwańców padnie ofiarą kozackich podjazdów. Trzon armii zbliża się już do Smoleńska. Napoleon kierował się początkowo na południe, ku żyźniejszym terenom niespustoszonym jeszcze przez przemarsze. Armia rosyjska zmusiła go jednak do powrotu na trakt smoleński, na trasę, którą szedł do Moskwy. Francuzi liczą na żywność i paszę zebraną w ramach kontrybucji przez garnizon Smoleńska. Czyżby ich niedola miała się wreszcie skończyć? Napoleon kazał zgromadzić w Smoleńsku zapasy. Okazało się jednak, że zostały one częściowo przejedzone przez tamtejszą załogę. Nie zaspokoiły więc potrzeb cofającej się armii. Spotkało ich bolesne rozczarowanie. Grand Armée opuszcza Smoleńsk. Jest już tylko cieniem dawnej potęgi. Kozacy szarpią jej skrzydła. Kolumny muszą trzymać się drogi w okolicach ogołoconych z żywności. Kutuzow na czele 80-tysięcznej armii depcze im po piętach. Z północy nadciąga generał Wittgenstein z 30 tysiącami żołnierzy. Admirał Czichagow z 27 tysiącami żołnierzy i z 100 dział blokuje przejście przez rzekę Berezynę. Pętla się zaciska. Czichagow zajął dogodne pozycje. Szachuje jedyny most na Berezynie, w Borysowie. Wielka armia jest wycieńczona i szeregi codziennie się przerzedzają. Mroźny wicher przeszywa do szpiku kości. Powieki zamarzają, dłonie kleją się do zamków karabinowych. Wiarusy maszerują na nogach jak z waty.
Ich stawy pękają przy najlżejszym wysiłku. Obdzierają konających towarzyszy, nim ciała zamarzną na kość. Niejeden traci przyodziewek jeszcze za życia. Sierżant Burgoń wspomina. Znużony marszem wypadłem z szeregu i dołączyłem do grupki maruderów. Został mi jeden ziemniak. Nie podzieliłem się nim z towarzyszami. Do dziś nie mogę sobie wybaczyć tego samolubnego postępku. Ziemniak był zmrożony na kość. Zęby ślizgały się po lodzie. Ogarnęła mnie przemożna senność, ale wiedziałem, że sen oznacza śmierć. Musiałem wstać i maszerować, by nie zasnąć. Burgoń traci orientację wśród zawiei. Śnieg zasypuje ślady. Sierżant szuka niedobitków swego pułku. Nie czuje już nóg. O świcie natknie się na pozostałości kolumny taborowej. Ma nadzieję znaleźć coś do jedzenia, żeby oddalić śmierć choć o kilka godzin. Nie strzelać. Sierżant Burgoń wspomina. Nie zrozumie ten, kto nie zaznał głodowej agonii. Zjedlibyśmy nawet diabła, byle nie na surowo. Bierzemy go? Przynajmniej się naje. Nienawiść zmaga się z miłosierdziem. Rosyjscy żołnierze też są wymizerowani. Jeniec to dla nich o jedną gębę do wykarmienia więcej. Trzeba dokonywać wyborów. Na trasie przemarszu pozostawali chorzy i wyczerpani. Nieprzyjaciel brał ich do niewoli. Z jeńcami obchodzono się różnie, zależnie od okoliczności. Tych, którzy mieli szczęście poddać się regularnej armii, odprowadzano pod konwojem na wschód. Innych czekał gorszy los. Przekazywano ich wiejskim wspólnotom, które często ich zabijały. Kiedy wieść o tych praktykach dotarła do uszu Aleksandra, oburzony car stanowczo tego zabronił. Obiecał nagrodę za odstawienie żywych jeńców w ręce władz. Jednak nie tylko Moskale popełniali zbrodnie na jeńcach. W Smoleńsku Francuzi rozstrzelali 600 Rosjan niezdolnych do marszu z cofającą się armią. Aleksander się niecierpliwi. Czas skończyć kampanię. Forsowanie Berezyny to ostatnia szansa, żeby schwytać Napoleona w potrzask. Bitwa nad Berezyną miała zasadnicze znaczenie dla wyniku kampanii. Rzeka zagradzała Napoleonowi drogę odwrotu. Kutuzow powziął zamiar zniszczenia nieprzyjaciela przy forsowaniu Berezyny. Cofająca się spod Moskwy wielka armia miała przekroczyć rzekę po jedynym moście w Borysowie.
Bérézina et espère franchir la rivière à un endroit qui s'appelle Borisov, où il y a un pont. Na rozkaz Napoleona marszałek Udino śmiałym manewrem zajmuje Borysów. Niestety, Rosjanie zdążyli spalić most, jedyną znaną przeprawę. A siły Kutuzowa są coraz bliżej. Trzeba szybko znaleźć brud. Jeden z patroli rozesłanych przez Udinota chwyta rosyjskiego mużyka, przemoczonego do piersi. Zwiadowcy trafnie wnioskują, że w pobliżu musi być brud. Wzięty na spytki wieśniak wskaże im przejście pod Studzianką. 13 kilometrów na północ od Borysowa. Nie tylko Napoleon rozumie strategiczne znaczenie przeprawy w Borysowie. Chichigow obsadza zachodni brzeg 30 tysiącami żołnierzy z setką dział. Kutuzow podąża za Napoleonem z 80-tysięczną armią, a z północy nadciąga generał Wittgenstein na czele 30 tysięcy żołnierzy. Wszystko po to, aby domknąć pierścień okrążenia. Napoleon przejrzał zamysł przeciwnika. Udino i Mouton skrycie przesuną swoje korpusy ku Studziance. Po zmroku zbudujecie tam dwa mosty. Jeden dla artylerii i taborów, drugi dla piechoty i kawalerii. Poczekaj, Loriston. Jednocześnie w dole rzeki pod Borysowem zaczniemy odbudowywać most na oczach przeciwnika. Nie zamierzam go jednak użyć. Niech Chichagow skupi swoje siły pod Borysowem, a my przekroczymy rzekę pod Studzianką. Kulenkur wspominał. Beznadziejne z pozoru położenie wielkiej armii nie zmąciło spokoju cesarza. Panika otoczenia nie zachwiała jego moralną siłą. Nie tracił nadziei, nie poddał się zwątpieniu. Napoleon wymyślił genialny manewr pozorowany. Kazał zająć Borysów. Markował zamiar przekroczenia rzeki po odbudowanym moście. Zmylił więc Rosjan. A następnie, pod osłoną mroku, przesunął wojsko do Studzianki, gdzie generał pontonierów Eble budował dwa słynne mosty. Napoleon będzie musiał się poddać, jeśli nie zdoła sforsować Berezyny. Od wyniku bitwy zależy los Francji. Cesarz kilkakrotnie wychodzi nad rzekę, żeby obserwować ogniska Rosjan. Łuna nie maleje, co utwierdza go w przekonaniu, że nieprzyjaciel dał się zwieść. Rosjanie wierzą, że przeprawa odbędzie się w Borysowie. Od Studzianki dzieli ich tylko kilka godzin marszu. Ciągle jeszcze mogą wzbronić mu przejścia. Trzeba zabezpieczyć przyczółek na zachodnim brzegu Berezyny. Napoleon każe przepłynąć rzekę 50 kawalerzystom generała Corbino. Każdy z nich bierze ze sobą jednego piechura. Za nimi przeprawi się 400 polskich żołnierzy na doraźnie skleconych tratwach. Kursują one wahadłowo. Słaba rosyjska osłona pod dowództwem generała Korniłowa zostanie zmieciona ogniem 50 dział, kierowanym osobiście przez cesarza. Francuzi zdobywają przyczółek na zachodnim brzegu. Dwie godziny później zaczynają ustawiać podpory. Akcją kieruje generał Eble. Dowódca pontonierów nie waha się wejść do lodowatej wody. Bohaterscy saperzy zrzucają wierzchnie okrycia i skaczą w nurty rzeki. Zmagają się z blokami kry, których ostre krawędzie tną jak stalowe ostrza.
kontonierzy pracują zanurzeni po szyję w wodzie. Ustawiają podpory. Wielu z nich zginie porwanych przez nurt. Na ich miejsce wchodzą inni. Rano most dla piechoty będzie gotowy. Około pierwszej po południu korpus Udinota przechodzi po moście. Żołnierze śpieszą się, by wzmocnić przyczółek. Most chwieje się im pod nogami. O czwartej brzegi Berezyny spina drugi most. Do wieczora przekroczy ją 10 tysięcy żołnierzy. W gęstniejącym mroku nad rzekę ściągają działa i furgony. Przeprawią się pod osłoną ciemności. Most trzykrotnie się zawali. Za każdym razem bohaterscy pontonierzy wskoczą do wody, żeby go naprawić. Temperatura spada do minus 20 stopni. Naprawa trwała 3 godziny. Napoleon w otoczeniu sztabu przekracza rzekę po południu. Rozkazy cesarza są jasne. Na most wolno wpuszczać tylko zorganizowane oddziały. Maruderzy zostają brutalnie odepchnięci. Po kilku dniach samotnego marszu sierżant Burgoń dołączył do obozowiska maruderów i cywilów, którzy czekają na przeprawę. Jeden ze świadków zapisał: ci, którzy wkroczyli do Rosji, żeby ją ucywilizować i wytępić barbarzyństwo, zmienili się w ludzkie wraki, w armię duchów. Wieczorem 27 listopada dzieje się coś niezwykłego. Most jest pusty. Można nim swobodnie przejść. Jednak wyczerpany i gorączkujący Burgoń zasypia przy ognisku. O świcie zbudzi go grzmot dział. Sierżant wie, że musi przejść, żeby ocalić życie. A zresztą lepiej zginąć od kuli armatniej, niż konać z głodu i wyziębienia. O 7 rano wstaje, bierze karabin i bez słowa pożegnania rusza samotnie na most. Jest przemarznięty, czuje, że jego kości są kruche jak szkło. Z trudem kuśtyka w stronę przeprawy. Sierżant Burgoń wspominał później: widziałem kobiety okazujące niezwykłą odwagę i odporność na ból. Nie jedna z nich potrafiłaby zawstydzić mężczyznę wytrwałością i samozaparciem. Sierżant przechodzi Berezynę po zupełnie pustym moście. Kiedy dotarłem na drugi brzeg, zobaczyłem po prawej stronie chałupę z desek. W niej kwaterował tej nocy cesarz i jeszcze tam był. Burgoń przeszedł na zachodni brzeg i dołączył do swoich. 4 godziny później koszmar na przeprawie rozpęta się z nową mocą. Admirał Chichagow na czele 27 tysięcy żołnierzy atakuje korpus Udinota. Walka jest niezwykle zacięta. Udinot musi za wszelką cenę utrzymać przyczółek na zachodnim brzegu. Tymczasem na wschodnim brzegu 30-tysięczna armia generała Wittgensteina atakuje tylną straż dowodzoną przez marszałka Wiktora. Liczona tylko 10 tysięcy żołnierzy, w tym część polskiej dywizji. Napoleon znalazł się w potrzasku. Na przedmościu wybucha panika. Pod ogniem dział kłębi się ciżba cywilów i maruderów, którzy czekali na przeprawę od 2 dni. Ruszają teraz hurmem na most. Mężczyźni, kobiety i dzieci giną, powaleni kulami armatnimi lub stratowani przez konie. Spadają z mostu i znajdują śmierć w nurtach rzeki. Wspomina chirurg Wielkiej Armii, baron de la Rey.
rozgrywały się dantejskie sceny. Silniejszy tratował słabszego. Rozbrzmiewały potworne krzyki. Nielicznym udało się przepłynąć rzekę. Inni tonęli albo ginęli zmiażdżeni przez krew. Walki toczyły się do 11 wieczorem. Przy akompaniamencie dział wśród śnieżnej zamieci. W końcu wykrwawione rosyjskie armie musiały odstąpić. Napoleon pewną ręką trzyma oba brzegi Berezyny. Nad Berezyną cesarz podejmował trudne decyzje, które pozwoliły mu ocalić trzon sił niezbędnych do dalszego prowadzenia wojny. Oderwańcy nie chcieli przejść przez most w nocy, choć dano im szansę. Kiedy jednak zbliżyli się Rosjanie, padł rozkaz podpalenia mostów. Przez następną noc generał Eble kontynuuje swoją pracę. Ponagla maruderów, żeby czym prędzej przechodzili przez most. Eble był niezwykłym człowiekiem, bardzo oddanym sprawie i osobiście cesarzowi, ale z drugiej strony szczerze miłosiernym. Kiedy Napoleon wydał rozkaz podpalenia mostów, Eble wiedział, co to oznacza. Tysiące ludzi miało zostać wydanych na pastwę kozaków. W końcu pada bezlitosna komenda – podpalić mosty. Widząc zbliżających się kozaków, generał Eble z ciężkim sercem czyni swoją powinność. Kiedy tylko błysnęły płomienie, uciekinierzy natarli z nową siłą. Na przedmościu zaroiło się od ludzi. W tłumie wybucha panika. Na wschodnim brzegu zostało około 12 tysięcy cywilów i 3 tysięcy żołnierzy. Ich niedawni towarzysze przyglądają się temu z prawego brzegu. Nieszczęsny tłum znalazł się między Scylną a Charybdą. Z jednej strony kozacy, z drugiej płonący most. Z obu stron śmierć. Palący się most wali się pod ciężarem uciekających. Mężczyźni, kobiety i dzieci giną w płomieniach albo w lodowatej wodzie. Straty wśród cywilów były koszmarne, ale Kutuzow zmarnował szansę w bitwie nad Berezyną. Napoleon na czele 7 tysięcy żołnierzy i 2 tysięcy oficerów wyrwał się spod trzasku. Trzem armiom rosyjskim nie udało się schwytać jego sztabu, gwardii i marszałków. Napoleon nie przegrał w Rosji żadnej bitwy, ale przegrał kampanię. Stracił około 400 tysięcy ludzi. Taki był ostateczny skutek wyprawy na Rosję. Bitwa nad Berezyną zakończyła się porażką Rosjan, którzy nie zdołali schwytać Napoleona. Berezyna była zarówno katastrofą, jak i triumfem armii francuskiej. Można nawet powiedzieć, że była to jej najchwalebniejsza bitwa. Zginęło kilka tysięcy Francuzów, ale z pułapki wyrwał się rdzeń armii. Generalicja, sztab i najwartościowsze kadry. Na bazie tych sił Napoleon odbudował wojska i mógł przystąpić do kampanii 1813 roku ze wspaniałą armią. W 48 dniu odwrotu Napoleon postanowił odłączyć się od wojska i wracać do Paryża. Coulincourt towarzyszył cesarzowi. Po 10 dniach podróży dotarli do Niemiec. Przejechali przez teren księstwa warszawskiego i zatrzymali się w Niemczech incognito. Przynajmniej tak im się zdawało. Kiedy tylko dotrę do Paryża, wyjaśnię narodowi sens tej walki. Coulincourt? Bieg wydarzeń dowiódł, że miałeś rację. Nie podjąłem tej kampanii z czystej donkiszoterii. Różnica między mną a innymi władcami polega na tym, że ja staram się przezwyciężać problemy, przed którymi oni kapitulują. Zwłaszcza wtedy, kiedy spodziewam się zwycięstw mojego narodu.
Gdyby nie pogoda, Rosjanie by skapitulowali. Szale przeważył jeden tydzień. Czekaliśmy w Moskwie od tydzień za długo. Ale to jeszcze nie koniec. Czy nie powinniśmy... Wiem, co o mnie myślisz, Kulenkur. Wyzbyłem się już ambicji. Marzy mi się odpoczynek, ale muszę dokończyć dzieła. Oberżysta? Jaśnie panie? Czekamy już 2 godziny. Gdzie są konie, o które prosiłem? Podstawią je niedługo, panie. Trudno mi uwierzyć, że nie macie koni w zajeździe i że musicie je sprowadzać z daleka. Czasy są ciężkie, mój panie. To przez Napoleona. Maruderzy znowu ukradli parę koni dziś rano. Kulenkur zwietrzył zasadzkę. Jest przekonany, że oberżysta zwleka celowo. Wiem, że macie konie. Gdzie je ukryliście? Panie, jeśli za 5 minut nie będą zaprzężone, przeszyjecie szpadą na wylot. Już pędzę. Trzy dni później Napoleon wrócił do pałacu Tuileries. Tymczasem wielka armia wycofuje się przez ośnieżone lasy i zamarznięte mokradła, nękana przez kozaków i jazdę Kutuzowa. W roku 1812 naród francuski nie utracił wiary w Napoleona. Ufał mu do końca, aż do 1814. Cesarz cieszył się znaczną popularnością. Przez 12 lat nie przegrał żadnej bitwy. Ludzie uznali więc, że w Rosji powinęła mu się noga. Zrzucali porażkę na karb pogody. Gdyby nie ostra zima, cesarz wyszedłby z tej kampanii zwycięsko. Kampania rosyjska zapoczątkowała upadek pierwszego cesarstwa. 2 lata później Napoleon zostanie pobity przez Wellingtona i Blüchera pod Waterloo, a Francja cofnie się do swych przedrewolucyjnych granic. Dla Rosji ta kampania była początkiem nowej ery. Uczyniła ją światowym mocarstwem. W ogniu wojny ojczyźnianej wykuwała się narodowa tożsamość. Opiewali ją pisarze i kompozytorzy. Kulenkur pisał: przyzwyczailiśmy się do zwycięstw i w Rosji przyszło nam słono za to zapłacić. Odwrót był dla nas nowością. Od pierwszego do ostatniego dnia tego nieszczęsnego przedsięwzięcia cesarz był chwiejny i niezdecydowany. Przyzwyczajony do uśmiechów fortuny, nie umiał pogodzić się z jej niełaską. Przez Niemen przeprawiło się z powrotem 30 tysięcy ludzi, z szeregów ocalonych nad Berezyną i wojsk pozostawionych na Litwie. Wyruszyło na wyprawę 500 000. Około 200 tysięcy żołnierzy Wielkiej Armii zginęło w bojach lub zmarło z głodu i chorób. Około 150 tysięcy poszło do niewoli. Po stronie rosyjskiej było 300 tysięcy ofiar śmiertelnych, w tym połowa zabitych w walce. Sierżant Burgoń wspomina: bitwa nad Berezyną nie przyniosła końca naszej męczarni. Niedługo później dostałem się do niewoli. Rosjanie wysłali mnie na wschód, na Syberię. Moi towarzysze niedoli uznali, że lepiej jeść ziemniaki jako jeniec, niż umierać z głodu jako człowiek wolny. Ja jednak namawiałem ich do ucieczki. Kilka tysięcy z nas umarło w drodze na Syberię. Inni przyjęli rosyjskie poddaństwo i osiedlili się w kraju, który chcieli podbić. Ja zaś w końcu zdołałem uciec i wiosną 1813 roku powróciłem do Francji.